Hello, hello! Z tej strony główny unboxujący komiksowej nawijki Jakub Martewicz, autor komiksowy, twórca takich komiksów jak Henryk Kajdan i Kocia Planeta. To jest właśnie kanał Komiksowa Nawijka, na którym nie tylko nawijamy o komiksach, nie tylko rysujemy komiksy, ale od czasu do czasu je właśnie odpakowujemy. Słuchajcie, dobry unboxing jest jak bielizna, najlepszy jak jest krótki i właśnie dlatego, jako że czas i pociągi nie czekają na nikogo, przechodzimy i otwieramy tego bad boya. Dobra, słuchajcie, mamy to i teraz na pierwszy ship idzie Comic Shop News. To raczej bardziej jak w piosence Fleetwood Mac, second hand news raczej. Jedyne co tu widzę, wrzuciło mi się kątem oka, to ta fajna praca Johna Romita Juniora. To jedyna rzecz w zasadzie, jaką kupuję, no można powiedzieć nie tyle regularnie, co na którą zwracam uwagę w dzisiejszym Marvelu i DC z małymi wyjątkami. Niczego ciekawego tam o czym pisać do domu nie ma. O, Connect. No ale tutaj tak samo, musiałbym z lupą szukać i chodzić, żeby zobaczyć coś naprawdę interesującego, bo to, co się dzisiaj dzieje w komiksach Wielkiej Dwójki, naprawdę woła o pomstę do nieba. No dobra, trudno. Jedziemy z Coxem. Batman and Joker, The Deadly Duo numer chyba 6, chociaż nie widzę. Tak, Book 6, okej. Z okładkami Billa Sienkiewicza. No nie narobił się Sienkiewicz, no to nie moja wina, ale za to zawsze fajne. Bardzo takie, no sami widzicie, te okładki są oszczędne, że tak powiem, ale moim zdaniem robią całkiem fajne wrażenie. Ciekawe, jaką techniką zostały one zrobione. Wydaje mi się, że podpis jest chyba taki nawet trochę ala cyfrowy, więc kto wie, czy to analog, czy może Sienkiewicz przerzucił się już na cyfrę. Ciekawe byłoby się dowiedzieć, ale naprawdę fajne. Na początku mnie to nie kupiło, ale im dłużej patrzyłem na to, tym bardziej zdecydowałem się na ten wariant. Nie wszystkie Deadly Duo zamawiam w wariantach, ale akurat ten sobie pozwoliłem, bo jak jest dobry, to jest dobry. Mam Kelly'ego Jonesa i mam Grega Capullo. No a tutaj pora też na Sienkiewicza. Bardzo na propsie. Okej, jedziemy dalej. Graphic Fantasy Erika Larsena, to jest drugi numer, jedynkę już miałem, ale muszę ją otworzyć, nie jest zafoliowany, to nie będziemy tracić czasu. No to jest taki facsimile edition, zobaczcie jaki fajny papier, mięciutki. I pomyśleć, że ten ziom potem, kilkadziesiąt lat później będzie tworzył coś takiego jak tu, nie? Nowy numer Savage Dragon z mako rozszarpującym Dragona. Ale zobaczcie, what's not to like, będziemy sobie na pewno o tym robić na wikę, zobaczymy sobie co on tutaj wysmażył, bo to jest rzecz... Super, to jest faksymil, w ogóle wydrukowany nawet na takim papierze, okładka jest na takim samym papierze jak wnętrze. Mega, mega fajne. Od razu się jaram tym, bo uwielbiam patrzeć, jak właśnie ludzie zaczynają swoje kariery albo stawiają gdzieś tam pierwsze kroki. Z wiekiem coraz bardziej mnie to pociąga, wiecie, i naprawdę wygląda to super. Musimy sobie to zrobić na kolejnej nawice, bo warto. Dobra, następne, Savage Dragon numer 263, okej, mam już jeden wariant, kolesia, który zapomniałem jak się nazywa, ale miałem takie FOMO związane, że przegapię to, bo doszło z jakimś opóźnieniem, czasami się zdarzają te opóźnienia, nie wiem, z winy Larsena czy kogo, ale w każdym razie, miałem takie FOMO, że przegapię jedną z tych okładek, że wziąłem obydwie, na początku miałem wziąć tylko jedną, tę z tym Image Comics Group napisem, bo uznałem, że napis jest lepszy, zobaczcie jak ten czerwony napis przykrywa tego mako, wydaje się jakby i madło tu na niego spadało, nie, a to... Fajnie, kryje się w tle, jest jaśniejsze i przez to lżejsze się wydaje, dzięki temu mako wychodzi bardziej na pierwszy plan, no ale tak jak mówię, już myślałem, że mi coś wszystko przepadnie, coś się opóźni, więc wziąłem w panice obie i słuchajcie, nie żałuję, także zaraz sobie przeczytamy te nowe dragony i zobaczymy, co tam dzieje się w życiu Savage Dragona. Dobra, no i był Dragon 263, a tu jest od razu 265, bo 264 doszedł w ostatniej dostawie od dobrych ludzi z Atomu. No, tu fajnie, wariant Larsena oczywiście, a tu wariant Garego Franka. Gary Frank to nie jest jakiś rysownik, o którym bym pisał do domu codziennie z tęsknotą, ale myślę, że tutaj daje radę. Co prawda trochę obleśna jest ta okładka, ale wspieram Larsena, bo bardzo podoba mi się jego zajawka. Słuchajcie, to trzeba cenić. Ziom ma odloty, ma swoje klimaty dziwne, jest trochę weirdo, ale co by nie mówić, kilkadziesiąt lat rysuje komiksy dla czystego fanu rysowania komiksów. Mógłby się oddać filmom, albo zabawkom, albo czemuś innemu. Jeszcze w trakcie swojej kariery na pewno było po temu dużo okazji. Wielu ludzi, tak jak McFarlane, Liefeld, Lee, poszli w inne strony, a jednak Eric pozostaje wierny swojej twórczości. No, ci ludzie, którzy cały czas rysują komiksy, zawsze są trochę dziwni. Eric Larsen, albo na przykład Dave Sim, twórca tego komiksu Cerebus, który przecież był też wydawany przez dziesięciolecia do numeru 300, samodzielnie przez Dave'a Sima, no to też są ludzie, którzy są trochę off. No, ale trudno, nie możemy przecież być wszyscy on. Także na pewno na propsie ten numer i będę sobie go czytał z wielką przyjemnością. Jedziemy dalej z Coxem, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo. Superman Unchained. Tym razem Director's Cut.
Zobaczymy sobie tylko chwilę. O Jezu, znowu full script. Nie wiem po jaką cholerę mi full script Scotta Snydera, ale dobra, okej, będę udawał, że mi się podoba. O! Jerry Ordway, to widać od razu. Ale tej okładki nie znałem, a Ordwaya bardzo lubię. Świetna tkanina. Nikt tak nie rysuje tkaniny tak trójwymiarowo. Zresztą Ordway to jest bardzo fajny ewenement i to zbrodnia, że go jeszcze sobie żeśmy nie zrobili w pełni na tej nawijce, bo on operuje bardzo nietypowymi jak na rysownika narzędziami, na przykład cienkopisem zamiast pędzelka. On prawie w ogóle pędzelka nie używa, a rysuje, a ma jeden z najbardziej pędzelkowych stylów ever. No to jest ewenement, to jest ziom, któremu zdecydowanie musimy się przyjrzeć bliżej i chodzi mi oczywiście o komiksy. No, Jim Lee trochę sztywno tutaj z tymi swoimi, no dobra. I tutaj, Jezu, jaka nuda ten skrypt. Matko Boska Częstochowska, tutaj Jim Lee musiał naprawdę chyba pić dużo mleka, żeby się jakoś pogodzić z tym nawałem tekstu, który otrzymał od Sinclair, od Snydera. Albo po prostu udawał, albo po prostu udają post factum, że robią full scriptem, a jadą, słuchajcie, metodą Marvela. A mruk, mruk, nie zdziwiłbym się wcale, no ale jak było, tak wiedzą tylko oni. Niemniej kupiłem dlatego, żeby zobaczyć pensję z Jima Lee. Zobaczcie, jak jest sexy. Jim Lee ma fajne rzeczy, tylko no ja nie wiem, dlaczego on tak dużo pensiluje, ale widocznie no. Słuchajcie, to jest tak trochę jak z pamięcią u ludzi skądinąd miernych, jak mawiał już Stendhal w czerwonym i czarnym. To jest tak, że ludzie skądinąd mierni mają dobrą pamięć, żeby nadrobić braki w inteligencji. Tak to zwykle w życiu bywa. Nie zawsze, ale czasem. I mi się wydaje, że Jim Lee tutaj też trochę robi, bo w taki sposób, że on bardzo dużo rysuje, żeby przypadkiem Scott Williams niczego nie zapomniał. I ja nie jestem tu złośliwy. O, fajne, szkice tych, ale chodzi mi o to, że on tak specjalnie dużo robi tych szczególików, żeby broń Boże tam za bardzo Williams nie musiał się zastanawiać, a oni obaj to są zdolne bestie, on, zwłaszcza Jim Lee, on wie doskonale, jakby można było zrobić coś bez takiego nawału, no ale on te komiksy chce sprzedać, to jest taki corporate guy, trochę szkoda, bo z niego artystal wyłazi, jak tak lunatykuje trochę, jak mu się zdarza, jak nikt nie patrzy, to z Jim Lee wyłazi taki artysta z pazurkami, no ale jak patrzy jego wielka firma DC, no to wtedy on się od razu kryje za tą fasadą i szkoda, szkoda. Ja bym wolał, żeby to było trochę bardziej luz, żeby to trochę bardziej pulsowało. To jest przesada, to jest tak właśnie, to jest, żeby wszystko to powtórzyć, co nam się podobało w X-Men, co się potem podobało w Image. Natomiast mało tu jest innowacji, a myślę, że Jim Lee stać na wielką innowację i wstyd, że on nie idzie dalej, że się nie rozwija, tylko utknął w tej złotej klatce tej korporacyjnej pułapki DC. Szkoda. No ale niewątpliwie fajnie jest to popatrzeć, no bo Jim Lee nawet jak rysuje pod publiczkę trochę, no to rysuje interesująco. Także what's not to like? Specjalnie to wziąłem dlatego i fajnie, bo widzę, że są naprawdę fajnie zreprodukowane te pencils, także super zakup, już teraz widzę. No i słuchajcie, chyba last but not least, tak, The Walking Dead, to sobie pojedziemy. Ja wiecie, ja kupuję tę serię Deluxe i się ekscytuję tym. Bardzo fajna okładka to Tino Tedesco, to jest Charlie Adlard oczywiście. Super, akurat skończyłem 58 czytać parę dni temu. O, okładka tego, nie chcę powiedzieć Nila Adamsa. Arta Adamsa oczywiście, on robi całą serię i też zamówiłem, przegapiłem, bo czasami nie informują o tym wydawcy, że są te i pojawia się potem gdzieś raptem. Więc ten Neil Adams trzeba uważać, jak zbieracie The Walking Dead Deluxe, no to jest oczywiście zawsze first choice. Dobra, tu numer 60, no tu Charlie Adlard, trochę dziwnawy. No, Charlie Adlard jest taki, że jest reliable, ale też nie zawsze są tu fajerwerki, no ale kupiłem w imię lepszej sprawy. Tutaj Manapul, ta jest trochę cinka, ale poprzednie są fajne. Mam resztę, jeden ma nadejść później, jest jakieś opóźnienie, ale cały komplet sześciu składający się w jedno okładek zaraz dotrze i będę mógł się delektować tą serią zgodnie z intencjami twórców. Tutaj Dave Finch. Finch zawsze na propsie, chociaż tutaj jest taki pierwszorzędny z drugorzędnych rysowników ten Finch. Taki poprawny do bólu, taki trochę klon Jima Lee, nie wiadomo co, trochę z Marka Silvestriego, Bata, jego starego Inkera. No tak, żeby się przypodobać wszystkim i nikomu, ale nie kupuję, może być. O, tu całkiem fajna okładka. Na początku mi się nie podobała ta seria. To chyba jest jakaś babka albo jakiś ziom, który robi tą nową serię sześciu składających się na całość okładek, ale tu widzę, że będzie całkiem nieźle. No coś odmiennego. No i tutaj jak zwykle niezastąpiony Tino Tedesco. Ja nie wszystkie jego układki lubię, ale jak mu się trafi, to mu się trafi. Myślę, że ta jest akurat cool, więc what's not to like? Słuchajcie, dobra, to tyle. Dzięki wielkie dobrym ludziom z Atomu za to kolejne fajnie zrealizowane zamówienie. Nikt mi nie płaci za te nawiki, żeby nie było. Ja to robię tylko i wyłącznie z własnej werwy i nieposkremionej chęci pokazania tego, co zamawiam. I tak to jest na naszych nawikach. Mam nadzieję, że udzieli Wam się trochę fanu tego i zainspiruje Was to być może do Waszych zakupów. I o to chodzi. Tymczasem Borem Lasem serdecznie dziękuję Wam za tę nawikę i życzę miłego dnia. Trzymajcie się, do następnej.